piosenka. Stopień zastygnięcia? Punkt. Kwaśność soku? Okej. Witajcie! Dziś wielkie święto zbioru! Wow, ale impreza. Angie zacznie recytować wiersz o wszystkich tutti frutti. Yeah! Morele rosną, grejpfruty kwitną. Jabłka i maliny mamy do zebrania, żeby zrobić z nich koktajl do wypicia. Super, Angie! Cały tydzień na tym pracowałam. Magic Tears Jelly! Powitajmy dziewczyny z doliny. To one namalowały ten wspaniały mural na zatoki Tutti Frutti. Malowałyśmy wyciśniętym sokiem z owoców, dlatego jest taki kolorowy. Oto dziewczyny z doliny. Hip, 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 fantasy! A teraz tegoroczny występ fantasy. Będzie gorąco! Zaczynamy imprezę! Soczysty prezent, świeże mango, owocowa tęcza, najlepszy przysmak. Całą noc, tańczę całą noc, zbioru w pieśni moc. Nie mogę tańców znieść, kręcę się i wiercę. Oszalały moje stopy. Nie mogę tańców znieść, kręcę się i wiercę. Oszalały moje stopy. Tańczymy, kochani, juhu! Wszyscy razem! Z powodu pogody musimy przerwać imprezę i przenieść ją na przyszły tydzień. Kolejna noc bez niespodzianek. Tańczyć, chcę się tańczyć. Wow, ale świetny sposób na poranną rozgrzewkę. Pa, kochane. Chyba wczoraj się świetnie bawiły. Moment, czy nikt nie zajmuje się owocami? Nie przestajemy tańczyć. Koncert przerwany z powodu burzy. I od tego czasu wciąż w głowie mamy tę piosenkę. A kto zerwie owoce z drzew? Musimy coś z tym zrobić. Gdzie są fantazji? Dzisiaj jest koncert. Pi, musimy się w końcu jakoś pozbyć tej piosenki. O, a może uda nam się znaleźć jeszcze lepszą? Pi, przynieś gitarę. Chyba mam pomysł. Tak jak Pia mówiła. Nikt nie zerwał ani jednego jabłka w tym tygodniu. To jest klątwa przerwanej piosenki. To przez tą straszną burzę. Przerwała im występ. Teraz ciągle tańczą do przerwanej piosenki. Weszła im w krew. To znaczy, że już nigdy nie przestaną tańczyć? Dopóki nie usłyszą jej zakończenia? Niestety to wszystko naraz. I co zrobimy teraz? Dziś zaśpiewamy znowu, ale tym razem do końca. Tak, i będą znowu zbiory słodkich owoców. Hip, 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 fantasy! A dziś jeszcze raz zatańczymy. Let's dance, babies! Wow. Yeah! Wow. Tak, yeah! Oszalałe stopy nareszcie pójdą spać. To już koniec. Możecie przestać. Mogłybyście przestać tańczyć? To nie może tak dalej być. Nie? Teraz przyszła pora na mnie i moją piosenkę Fruity Rock. Rok, rok, fruity rock. Rok, rok, fruity rock. Zapomnij, co to znaczy blons i napisz rytmu, oto fruity rock. Yeah! Wow! Wow! Yeah! Yeah! Wygląda na to, że już nie będziecie tańczyć do tej chwytliwej piosenki. Tak, udało się. To była niesamowita noc. Cześć, Pia. Cześć. Rock and roll. A teraz tej piosenki nie możecie zapomnieć? Nie, żartowałam. O, mało nie zemdlałam. Cry babies, magic tears. Świat przyjaźni.
na jeziorze. Ale ładnie pachnie. Woda z jeziora jest idealna na perfumy. Czy to długo potrwa? Nie za długo. Tylko naleję trochę wody do słoika i już. Nie ten. Nigdy nie skończymy. Mój słoik! Pomożemy go odzyskać. To nam zajmie całe wieki. Obserwowanie słońca jest takie ekscytujące. Słońce nadal świeci. Pisz. A, co to jest? Widzisz? Musimy coś zrobić. O nie, ucieka nam. Na szczęście mam rozwiązanie. Tak jak myślałam. Jest na samym środku jeziora. Foxy, wyciągnij łódkę i użyj swoich mocy. Tak! Aha! Teraz możemy wyruszyć po słoik. Wow, super pomysł! Mel, czemu jesteś smutna? Nie podoba ci się ten pomysł? No... Nie podoba jej się ten pomysł. Ten słoik jest za daleko, a łódka nie wygląda bezpiecznie. Racja. Tak, to prawda. Czy wiesz, jak pokonać swój lęk? Ruszaj po słoik. Zobaczysz, że nic złego się nie stanie. Ale ja nie umiem pływać. Nie martw się. Nie musisz pływać, tylko wiosłuj. Och, czemu ja tu muszę siedzieć? O, ta łódka tonie. Hop-ha. Słoik, mogę już wracać. Gdzie jest drugie wiosło? Jest tylko jedno. Hej, pomocy, jestem w pułapce. Mel nas woła. Jest za daleko, żeby odczytać jej myśli. Spokojnie, chyba chce nam powiedzieć, że znalazła słoik, prawda? Ale to chyba nie o to chodzi. Zobaczmy. Dlaczego ona kręci się w kółko? Może dlatego, że ma tylko jedno wiosło. O nie! Mel nie wróci. Na zawsze zostanie na jeziorze. A to wszystko przeze mnie. Myśl, Ela, myśl. Mam pomysł. Foxy, podaj linę. Ups. Już wiem. Gigantyczna wędka. Jesteś pewna? Tak. Wow. Dobrze. Nie, nawet o tym nie myśl. Myśl, Ela, myśl. Tak jest. Mam nowy pomysł. Opróżnijmy jezioro. Brzuszek mnie boli. Niedobrze mi. No dalej, to już prawie koniec. Zostało już tylko kilka tysięcy milionów litrów wody. Nie możemy. Pomyślmy. O, mam pomysł. Nie, to nie zadziała. A może... Nie. Nic mi nie przychodzi do głowy. Przykro mi, Mel. Przepraszam, że byłam taka uparta. Magic Pears Jelly! To, możemy ułożyć ścieżkę. Chodźcie tutaj. Wow! Chodźmy! Użyj owoców, żeby dotrzeć do brzegu. Co? Chyba nie chcą, żebym użyła owoców, aby wrócić do brzegu, prawda? Uda ci się! Ha! 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 A! Ha! Ha! Dziękuję za ratunek. Ela już chyba się nie boję. A poza tym, Lady, zobacz, co ci przyniosłam. Najlepsza woda owocowa na perfumy. Tak, zobaczmy. O tak. Mogę? Ja też poproszę. Hej, wszystko wypiłyście. Kto wraca po więcej? Hello? Cry babies, magic tea.
Loka Tutti Frutti, część pierwsza. Te babeczki będą przepyszne. Uff, ale gorąco. O, jesteś chora? Nie będziesz mogła pojechać na wakacje. Oczywiście, że jadę. To tylko gorący dzień, a piekarnik jest włączony na maksa. To prawda. Jesteś zdrowa jak truskawka. Nadal nie mam planu na wakacje. Możesz pojechać ze mną do świata fantazji. Podasz mi truskawki? Ups, były pyszne. A, czy ty właśnie zjadłaś tonę truskawek? Przepraszam. Cutie, przynieś proszę więcej truskawek z lasu. Lepiej wyłączę piekarnik na trochę. Wow, ale duże i pyszne. To są specjalne owoce ze świata fantazji. Moje babeczki będą najlepsze na całym świecie. Co za piękny zapach. Muszę spróbować. Wow! Bondi, kto jest z tobą? To moja kuzynka Lizzie. Przyjechała spędzić z nami trochę czasu. Wow! Macie szczęście! Właśnie upiekłam babeczki. Zapraszam! Proszę, po jednej dla każdego. Niam, ale pyszna. To dlatego, że użyłam specjalnych truskawek, tych ze świata fantazji. Dlatego. Specjalne truskawki? Nigdy ich wcześniej nie widziałam. Chcę takie truskawki. Ja też. I ja. Ja też. Ja zostaję. Mam coś do zrobienia. Dołączę do was, ale na chwilkę. Jedę na wakacje do świata fantazji. Chodź z nami, Lizzie. Czy już jesteśmy? Pachnie truskawkami i melonami. Wow! I pomarańczami. Tutaj jest jak z marzeń. Wow! Jak w raju. A, uważaj, lady. Pachnie owocami. Wow! I jest dżem. Odkryłyśmy nowy świat. To niesamowite. A? Wow, ale duży banan. Przekąska. Najsmaczniejszy banan pod słońcem. Cudowny. Smakuje lepiej niż pachnie. Owoce nigdy mi się nie przejedzą. Najlepsze miejsce na wakacje. O, miałam dołączyć do Jessie. Moment, a co ona robi? Chyba ona zapomniała. Nigdy się nie nauczę robić pretzli rękami. Jessie się pewnie świetnie bawi. Jeszcze 5 minut. Czy wy jesteście przyjazne, czy nie? Są miłe wow. I pachną owocami. Gdzie nas zabieracie? Zaczekajcie! Lady! Musimy powiedzieć o tym reszcie i wyzwolić się od tych małych potworków. Dlaczego nas tu przyprowadziły? Zjadłyście całe zbiory. Witajcie w zatoce Tutti Frutti. Zatoka Tutti Frutti, część druga.
Wyglądasz super. Zróbmy zdjęcie. Pomocy! A? Porwali je! Co się stało, Lady? Jadłyśmy przepyszne, ogromne owoce i nagle zobaczyłyśmy małe, kolorowe potworki mówiące w dziwnym języku i... Gigantyczne owoce? Kolorowe potworki? Dziwny język? Musimy je uratować. Włączam GPS. Ja też. Możecie na mnie liczyć. Poszłyśmy po słoik dżemu i wszystko pachniało przepięknie. Och, przepięknie pachniało. Hashtag pachnie przepięknie. Nie ruszajcie się. Te małe potworki mogą być wszędzie. To było tutaj. Nie. Tutaj. Co to było? To one! Jakiś dziwny kraj baby każą im nosić owoce. Ale pyszny sok pomarańczowy. One im rozkazują, torturują je. Musimy je uratować. A co jeśli nas złapią? Już wiem, przebierzemy się. Nie czuję moich perfum przez ten owocowy zapach. Patrzcie, jaki mam kostium. Jest bardzo piękny i ładnie pachnie. Rym znalazła trop. Będę zarządzać fabryką smaków. Zrobię mnóstwo żelków grejpfrutowych. O nie, ustawiłam produkcję na milion żelków. Będziemy musiały je wszystkie zjeść. Au! Hej, kim jesteś? Co tu robi lustro? Wiedziałam, jest nas więcej. To już koniec! Nie martw się, to przyjaciele. Myślałyśmy, że was porwały. Dobrze jest być razem. Ale to jest piękna łza. Magic Tears! Jelly! One żyją! Uważaj! Nie martw się. Są trochę niegrzeczne, ale nie są niebezpieczne. Jellies to podstawa naszego świata. Bez nich nie byłoby takich dużych, soczystych owoców. Wow! Chyba chcą nam pokazać zatokę Tutti Frutti. Wyciskamy sok z owoców w naszej fabryce smaków, który trafia do tego jeziora. A sok ma taki kolor jak owoce, z których jest wyciskany. Wow! A teraz fabryka smaków. To jest mieszalnia. Jak rytmicznie. Hej, ale ładne kształty. Bardzo ładne. Hej, jestem Angie. W tej strefie mamy milkshake'i, koktajle. Masz bananowe, melonowe z pomarańczą? Oczywiście. Wyobrazisz to sobie? Zmiksujesz to. Niech żyje zatoka tutaj fruty. Wiedziałam, że będzie pyszny. To zdecydowanie najlepsze wakacje w moim życiu. Wreszcie się znalazłam. Wiedziałaś o zatoce Tutti Frutti? Pewnie znamy wszystkie zakątki na świecie. A dzięki Lu... Baby jest super. To najpotężniejszy bohater świata. Atomowe tornado. Miejscowi kręcią. Zoom. Mogę się przelecieć? No jasne, Candy. Ty masz moce. Powinnaś być super bohaterką i wszystkim pomagać. Nie potrzeba mocy, żeby pomagać innym. Ty też możesz być bohaterką. Trzymaj się, Candy. Ja? Super bohaterką? Słoczyńcy.
Bad Baby jest nowym stróżem Butelkowej Doliny. Proszę cię, pomóż mi choć trochę. Uratuję cię, Winnie. Auć! Bad Baby, by się tu nie przytrafiły. Naszą misją jest ochrona wszystkich dzieci. Będziesz moją tajną asystentką. Będziesz super Winnie! Jesteśmy tutejszymi superbohaterkami. Czy mamy powstrzymać jakichś złoczyńców? No, nie bardzo. Jesteś pewna? Nikt ci dzisiaj nie dokucza? Nawet niedobrzy kosmici? Nie bardzo. Nawet muchy nie latają. Do zobaczenia. Muszę wykąpać kotkę. Nie martw się. Bohaterki tak łatwo się nie poddają. Nie potrzebujesz dwóch superbohaterek? Nie. Wybacz. Bohaterki na ratunek! Nie! Selfie z lokalną superbohaterką? Ale nuda! Ratunku, proszę na pomoc! Bad Baby na ratunek! I moja asystentka! Dziękuję bardzo! Pomogłabyś mi z tym puzzlem? Miłego dnia, mieszkanko. Tutaj nie da się być superbohaterką. To nie są prawdziwe tarapaty, Winnie. Właśnie, musimy stworzyć problemy. Winnie, patrz! Jak mogłam zapomnieć smoczka? Co jest ze mną nie tak? Nie mogę znaleźć złotego smoczka. Nie obawiaj się. Bad Baby go odnajdzie mocą umysłu. Czuję go gdzieś tutaj. Mam go. Dziękuję, Bad Baby. Jesteś bohaterką. Zablokowały się. Bad Baby otworzy używając super siły. Raz, nadchodzę. Dwa i trzy! Dzięki, Bad Baby! Bad Baby pomogła Krystal otworzyć drzwi, a Candy zgubiła swój... Moja deska! Bad Baby na ratunek! Dzięki, Bad Baby! Czemu ostatnio mamy tu tyle chłopotów? Zostań tu. Bad Baby doskoczy na sprężynach i cię uratuje. I dostaniesz ciasteczko. Mam cię. To ty powodujesz wszystkie problemy. Ja? Nie. Ja ją miałam ratować. Co, maybe? Maybe. Nie jestem Bad Baby. I naraziłam Nady na niebezpieczeństwo. Hej! Patrz, skrzydła! Jelly! Mało brakowało. Ale napsułaś. Jak mogłeś wymyślić tyle niebezpieczeństw? Ja tylko chciałam zostać superbohaterką. I byłaś dzisiaj bohaterką. Uratowałaś Nady. Wszystkie jesteście bohaterkami. Magic Tears! Zwierzak. Tak! Dawaj, Katie, aport! Oh. Mój pies jest zwinniejszy. Zobacz. O, jest słodziutki. Kto mu to robi? Hejka, co u zwierzaków?
No, tak sobie. Widziałyśmy was z góry. Znaczy, Didi widziała i wszystko nam powiedziała. Hej, Didi! I przyszłyśmy wam pomóc, bo nasze zwierzaki są bardzo bystre. Zobaczycie. Okej, zaczynamy. Za 4, 3, 2... Wieża Fantazji! Nie, coś nie wyszło. Teraz staniecie się silne i zwinne. Dlatego musimy ciężko ćwiczyć, trzymać dyscyplinę oraz zachować porządek. Ej, chwila! Uważaj, przestańcie! To przecież trening. Przestańcie i ćwiczymy. Tak jak mówiłam, musimy być wytrwałe. Zacznijmy od kręciołków. Dawaj, Bru, zaczynasz. Bardzo dobrze. Świetnie. Fatalnie. Skacz, Kitty, damy radę. Super! Pokaż im, że jesteś najlepsza! Drugie zadanie, wielka tarcza. Gotów, Lenny? Leć! Oj, sorki! Teraz my, dawaj! Dziesiątkę. Trzeci test. Wielkie piłki. Dawaj, Nady. Damy radę. Biegnij, Kitty. Pokaż im, że jesteś najlepsza na świecie. Dalej, Kitty. Świetnie, Kitty! Na koniec najlepsze, szalony młyn! Trzymaj się, dajesz radę! Szybciej! Nie, nie tak! Chodźmy! O, strata czasu! Dalej, Kitty! Pokaż, co umiesz! Widzicie? Start! Chyba przesadziłyśmy. Tak myślę. Przepraszam, Kitty. Wszystko dobrze? Bardzo mi przykro. Magic Team! Wow! A teraz wasza kolej. Zapomniałam o tobie. Czas na trening. Wygram, zdobędę skrzydlate serce. Daj mi spróbować. Robisz źle. Skacz, skacz, teraz. Denerwujesz mnie. A poza tym tablet jest mój. Cóż, okej.
Niech będzie. Ale nie pytaj mnie potem, jak zdobyć te serce. Cześć, Leno. Co się stało z Dream? Bo ja wiem. Idzie na wzgórze fantazji. Chodźmy za nią. Okej, chodźmy. Mały krok tu, mały krok tam. I portal fantazji ujawnił się nam. Wyżej niż samolot polecę. Po schodach wejdę, na górze będę. Skrzydlate serce zdobędę. Nie, skręć kierownicą. Skręć kierownicą. Czekaj, może zasnąć, zanim porządnie zaparkuję. Tak, co tam, Leni? Rety, to zabawne. Lena zrobiła grę z samą sobą. Jest główną postacią. Nie, to naprawdę ja. Ja! Niesamowite, można ją usłyszeć. Jak to zrobiła? Nie wiem, ale tu utknęłam i nie mogę się ruszyć. Jak się w to gra? Ej, sterujesz tu. Ja się ruszam, znaczy ty ruszasz mną. O, czy to ty? To przecież ty. O! Musisz mną ruszać, nie ma innej opcji. Robi się. Ciśnij przycisk stoku. To jest trudne. Czy ty przeskaczę? Nie, skacz. Wow, skrzydlate serce. Może tam jest wyjście. Pomogę ci. Wow, ej. Hej, uważaj. Zostało mi tylko dwa życia. O rany. Przestań, jestem zmęczona. Gry nigdy się nie męczą. Skacz, skacz. Nie jesteś zmęczona. Ja chcę pograć. To musisz zaczekać. To ty nie pozwoliłaś mi grać. Mam tylko jedno życie. O, teraz ty. Nie, ty graj. Tylko Dreamy może mi pomóc. Gdzie ona jest? Tutaj. Co się dzieje? Czegoś potrzeba? Dreamy, musisz mi pomóc. Tylko ty jesteś ode mnie lepsza w tę grę. Dobra. Widziałam wszystko ze wzgórza fantazy. Ale czy nie mówiłeś przypadkiem, że tablet jest twój i tylko ty na nim możesz grać? Tak. Wybacz, wszystko należy tutaj do każdego. Proszę, pomóż. No dobrze, pozwól mi skrzyni się tym zająć. O! Wow! Dawaj! Ale super! Lecz Lena! Lecz Dreamy! Yay! Twój tablet mi upadł. Nie działa. To nasza wina. Zróbcie coś. Chwila. W jaki sposób ty się tam dostałaś? No przypadkiem weszłam do portalu, akurat gdy mówiłam. Wyżej niż samolot polecę. Po schodach wejdę. Jak to było? O, no tak. Skrzydlate serce zdobędę. Tak! Spójrz! Hej, utknęłam! Wow, kolejny świetny pomysł! No chodź, Dreamy, już prawie jesteśmy! Wow, to jest ciekawe! Zróbmy to razem! Zobaczmy skrzydlate serce! Dreamy! Ty ciągle jesteś w grze. Dzięki, Dreamy. Bez ciebie bym nigdy nie wyszła. Magic Beast! Yay! Jesteś mistrzynią. Było łatwo. Uczę się od najlepszych. Pójdź, gra wideo. Good night, Connie.
się spać. A ty bądź uważna. Nie chcemy powtórki z wczorajszej nocy. Tylko nie to! Aaaa! Ciuti! Ochroń mnie! Ratunku! Co się dzieje, koni? Mam potwora pod łóżkiem! Serio! Przestań, koni! Zawsze jest tak samo. Okej, czy ja gdzieś kolej? Ja byłam wczoraj, dzisiaj kolej misji! Mam dużo roboty jutro, muszę się wyspać. Lori, ty idź. Okej, już idę. Świetnie, teraz moja kolej. Nie będę mogła zasnąć. Ja to mam pecha. Wiecznie to samo. Jedyną straszną rzeczą jest ta babka. Ble. Może potwór ją porzucił? Potwór istnieje tylko w twojej wyobraźni. Śpimy. Dziękuję, że ze mną zostajesz. Nie ma za co. A teraz idź spać. Koni, to nie może tak trwać. Dziś spędzisz noc sama. Ale potwór. Spokojnie, musisz tylko liczyć owce. I robić coś, co bardzo lubisz. Jak babeczki. I dużo się śmiać. Zrobię babeczki. Ale co jeśli będzie dużo potworów? Koni, przyszły fantazys. Wiedzą, jak się pozbyć strachu. Naprawdę? Jak? Pomoże magiczny hełm. Wow! Hełm fantasy. Wow! To nie jest zwykła czapka. To magiczny przedmiot, który dodaje odwagi właścicielowi. Hej, koni, do twarzy ci styl. Robisz się odważna. Tak, wyglądasz całkiem jak fantasy. To nie magia. Mam rację? Nie, ale ona jest zadowolona. Zobaczmy, czy wreszcie zaśniemy. Jeśli nie, zajmą się tym zwierzaki. O nie! A! Jedna owca, druga. A! O! A! A! Muszę zrobić babeczki. 100 owiec, 1000 owiec. A! A! Wezmę hełm. Idźcie stąd. Co to za hałas? Ale bałagan. Co ty tu robisz? Dzięki rozumnej Susu i temu małemu magicznemu hełmowi cienie zniknęły. Mam dla ciebie niespodziankę, koni. Hełm wcale nie ma mocy. Sama pokonałaś swój lęk. Serio? Samodzielnie? To znaczy, że jestem bardzo dzielna. A kiedy jesteś dzielna, zmyślone potwory znikają. Dziękuję za pomoc. Magic Kiss! Wow! O, super! Jestem padnięta. To magiczny hełm! A nie mówiłaś, że jest nieprawdziwy? Daj go na wszelki wypadek! Hej, jak im poszło w nocy? Ej, nie miałyście mi pomóc? Nie uciekajcie! Policzcie owce albo coś! Jesteś pewna, że jesteśmy bezpieczne? Mówiłam wam, potwory nie istnieją. Największy żart.
Zobaczcie, co wczoraj znalazłam w rzece. I to nie pierwszy raz. Muszą bardziej uważać. Prawda, plastik bardzo szkodzi wszystkim rzekom. To nie może być tak, że zanieczyszczają nam wodę. Chodźmy i dajmy dzieciom z doliny nauczkę. Pokolorujmy wodę. Nie przesadzamy odrobinę. To tylko na troszkę. Chodźmy zobaczyć ich zdziwione miny przez lornetkę. Okej, ale ten żart... będzie zabawny. Trzy! Wygrywam! Spójrz teraz! Ja wygrałam! Teraz ja! Gotowe na mój wynalazek? Latający kamień! Uwaga! Nie! Co ty zrobiłaś, Missy? Ja nic. To czemu woda jest fioletowa? I bąbelki z domów też. Chodźmy zobaczyć smoczkową fontannę. Hashtag fiolet, hashtag woda. Woda o smaku lodu? Coś jest nie tak z naszym światem. Trzeba poprosić o pomoc fantazji. Skrzydlate serce, chcę teraz pojawić się tam. Mały krok tu, mały krok tam. I portal fantazji ujawni się nam. Gdzie się wszyscy podzieli? Pokaż mi. Tam jest Lala. Biedna Katie. Zobacz, jest taka bezradna. Kolorowanie wody to był świetny pomysł. To sprawka Fantazis. Zepsuły nam wodę. I jeszcze patrzą na nas przez lornetkę. Śmieją się z nas. Świetnie się bawią. To jakieś kpiny. Zemścimy się. Hej, Connie robi ciasteczka. Chodźcie do doliny. Ja chętnie zjem. Hej, zaklep mi jedno. Ja nie latam. Gdzie ty tak pędzisz? Na ciasto Pony. Teraz my popatrzymy. Zobaczymy, kto będzie się śmiał ostatni. Padło już na pierwszy żart. Zobaczmy. Jestem pewna, że mówi... A, kocha pomarańczowy. Pasuje mi do moich oczu. Padło już w drugą pułapkę. O tak, chociaż wolę już wyglądać jak jagoda. Przyłapały nas. Już, wystarczy. Pofarbowałyście nas. A wy naszą wodę. To tylko żart. Kolory zaraz znikną. Chciałyśmy dać wam nauczkę. Dziś znalazłyśmy w rzece plastikową butelkę. A to jest złe. Woda jest bardzo ważna dla świata. Wszyscy musimy wodę szanować, żeby nasz świat w dobrej formie zachować. No, to był to słaby żart. Nie zaśmiecamy rzeki. Ktoś to wyrzucił. Znowu ta butla. Mówiłam nie. A ja tak. Ej, to moja butelka. Dzięki, że ją znalazłyście. Wiatr mi ją wyrwał. Swoją drogą, co świętujecie? Co my świętujemy? A! Święto kolorów! Okej, sarki. Szczerze mówiąc, trochę przesadziłyśmy. Ale i tak zrobiła się całkiem śmieszna. Fantasy Magic Teas! Wow, ale wow. Ładnie! Powie mi ktoś, co się właśnie stało?
dziś obchodzimy dzień skrzydlatego sąsiedztwa. Zaproszenie zaakceptowane, ale siedzenie mam nieco poobijane. Mam do ciebie prośbę, poszerz mi swoją tiarę. Potrzebuję czegoś pięknego. Proszę, proszę. Okej, tiarę ci swoją pożyczę, ale przestań do ucha mi krzyczeć. Wszyscy będą mi w tym roku zazdrościć stylu. Lecz zasad się nie waż pominąć. Pamiętaj, że tiara nie może zginąć. Nie martw się, ja się nią zajmę. Wow, ale wielki ananas. Podoba ci się to złotko? Nawet o tym nie myśl. Pożyczyłam je od Fantasy. Jest ze specjalnego drewna. Będę wyglądać lepiej niż Candy. Nie liczę na to. Wow. Mogę ją założyć do zdjęcia? A ja, żeby zobaczyć, czy umiem zgadywać? Chcę się przekonać, czy mi pasuje. Nie, nie i nie. Muszę na nią uważać. Jest bardzo drogocenna. Widzimy się na mojej imprezie. Ta impreza jest dla wszystkich. Dobranoc, piękna tiaro. Musimy jutro świetnie wyglądać. Juhu! To już dzisiaj! O nie! Moja tiara! Nie! Tiara tam była! Bezpieczna! Naprawdę, Tino, przysięgam ci. Bez mojej tiary kula nie działa. Tina nie może już rymować. Nie mam żadnej mocy bez tiary. Kto ją ma? Oddajcie mi ją. Byłyście zazdrosne, bo ja ją miałam. Kami, musisz nam pomóc. Ty wyjechałaś, więc na pewno jej nie wzięłaś. To samo dotyczy mnie, bo byłam na łyżwach z Fantasy. Idealnie. Wszystkie mieszkanki ze skrzydlatego sąsiedztwa są podejrzane, oprócz Patty. Proszę wyjść z miejsca zdarzenia. To mógł ktoś zrobić. Na mnie nie patrz. Tino, pomożesz mi. Teraz trzeba dokładnie zbadać miejsce zdarzenia. Okulary, wstążka, ładowarka. Aha! Co to jest? Przepaska Candy. Użyjemy proszku do odcisków. Mam aż 3 podejrzane. Zobaczmy. 3 z was miały powody, żeby dopuścić się kradzieży tiary. A ja, żeby zobaczyć, czy umiem zgadywać? Ty! Ponieważ Candy ci jej nie dała, sama ją wzięłaś. Ja i nie ukradłam. To czemu na miejscu zdarzenia były twoje okulary? No tak, wzięłam tiarę, ale chciałam ją tylko przymierzyć. Było ciężko otworzyć sejf. Kiedy ją przymierzyłam, zobaczyłam, że źle w niej wyglądam. I ją oddałam. Więc to Lena. Dlatego była tam twoja ładowarka. Nie wzięłam jej. Kiedy tam dotarłam, sejf już był otwarty, więc zrobiłam kilka zdjęć dla moich fanów. Została tam. Więc w tej chwili nasza jedyna podejrzana to... Chcę się przekonać, czy mi pasuje. Sasza! Ale ja już mam swoją ananasową koronę. Gdzie... Więc jak wyjaśnisz, że znalazłam to na miejscu zdarzenia? Używam jej do prezentów. Każdy mógłby taką mieć. Jasne. A czemu się tak denerwujesz? Nie, ja nie. Moja korona! Nie uciekaj! Za nią! Chciałam tylko uratować moją ananasową koronę. Lady, to tiara! Chodź tu! Teraz rozumiem. To ślady zwierzaków. Ups, jak mogłam to przegapić? Przepraszam, Saszo. Wiem, że nigdy byś niczego nie ukradła. Nie przejmuj się. W końcu to nie Candy nas zaskoczyła, a jej zwierzak. Magic Teeth! Fantastycznie! Niech żyją obchody dnia skrzydlatego sąsiedztwa. Ta szalona intryga nasz dzień odmieniła, ale na szczęście historia dobrze się skończyła.